kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmie. Dziś, jak widzicie po tytule, będzie haul. Haul ze Stradivariusa, haul wiosenny. Po prostu skorzystałam z zniżek, które były na stronie Stradivariusa, czyli mid-season sales, których tutaj nie było tak naprawdę za bardzo. Jakieś od 2 lat są właśnie te mid-season sales. Przed tym, żeśmy mieli tylko zimowych i letnich wyprzedaży, a teraz właśnie mamy takie takie trochę więcej tych wyprzedaży, więc pokażę Wam, co kupiłam, bo są fajne rzeczy i mam nadzieję, że one są jeszcze dostępne też u Was w Polsce. Pierwszą rzecz, którą Wam pokażę, to jest bluza po prostu. Bluza w paski. Jak wiecie, ja uwielbiam paski i mam zamiaru dla Was zrobić taki lookbook, można powiedzieć, właśnie z paskami, z rzeczami w paski, bo ja bardzo lubię właśnie tego wzoru i myślę, że można z nim fajnie kombinować, ale być właśnie taki bardziej klasyczny, bardziej nowoczesny, a i właśnie taki klasyczny wzór, który się do wszystkiego nadaje prawie. I tutaj mam właśnie taką bluzę. On ma rękawy 3/4, jest właśnie w takim granatowym kolorze w białych paskach, czyli bardzo, bardzo klasycznie, ale była też w innych kolorach. Ja tak naprawdę chciałam taką białą z paskami czerwonych i granatowych, ale już nie było w moim rozmiarze. Ja kupiłam rozmiar M, bo on jest taki dobry, normalnie dobry u mnie, ale coś tutaj mi się nie sprawdziło, więc zaraz o tym powiem, więc po prostu taka bluza zwykła, trochę krótsza i myślę, że będzie super właśnie na tą porę roku, albo nie wiem, jak będę w Polsce i w ciągu wieczorów będzie trochę zimniej. I jeżeli się nie mylę, zapłaciłam za nią jakieś 6 euro właśnie na przecenach, ale wszystkie ceny zobaczycie albo tutaj na dole w opisie, albo po prostu w ciągu filmika, jak wszystko już znajdę. Kolejną rzecz, którą kupiłam, to jest spódnica. Ona jest taka bardziej właśnie wiosenna, jesienna, można powiedzieć. Ona jest taka grubsza. Jest właśnie szara i tutaj pod spodem ma taki krótszy kawałek, który jest właśnie, żeby nie była taka przezroczysta, żeby nie było widać, co jest pod spodem. I ona jest taka midi po prostu. Ja zapłaciłam za nią około 10 euro, też w rozmiarze M. Ona jest na wysokim stanie, ale myślę, że jeżeli macie taką figurę, która nadaje się, właśnie nie ja, że biodra macie prawie takie same jak właśnie pas, to po prostu będziecie mogli tego używać jako właśnie nie na wysokim stanie po prostu, więc tak. I ona była jeszcze w granatowym kolorze i w pudrowym takim kolorze, który mi się bardzo podoba, ale ja po prostu wyglądam jak duch, więc nie kupiłam, ale bardzo mi się podoba. Dalej, kolejna spódnica, to jest bardziej kolorowa, taka czerwona, krótsza. Ona jest, myślałam, że ona będzie krótsza i dzięki Bogu nie jest, bo już widziałam, że muszę ją oddać, ale jest po prostu taka w trochę peplum, bo ona ma takie właśnie falbanki tutaj z przodu i jedna falbanka z tyłu. Jest właśnie taka czerwona, to jest moja ulubiona czerwień właśnie w ciągu lata i wiosny. Ona jest w rozmiarze europejskim 38, czyli we włoskim rozmiarze 42. Bałam się, że ona będzie na mnie za mała, bo właśnie tutaj na Stradivariusie, na stronie Stradivariusa jest napisane właśnie, że są rozmiary właśnie są włoskie.
A włoskie rozmiary to są takie trochę za małe jak dla mnie. Nie wiem dlaczego nawet w ogóle one są takie za małe. Mam tylko problem z tym, że zamek mi się nie chce otwierać, ale na pewno muszę tutaj kombinować, żeby coś też się tam poplątało po prostu. Ale udało mi się przymierzyć i jest ok w moim rozmiarze. Nie pamiętam ile za nią zapłaciłam. Kolejny zakup to sweter. Sweter też w paski. Dużo jest rzeczy w paski na stronie Stradivariusa. Ona ma takie rękawy ala 3/4, 7/8 tak naprawdę bardziej. Jest bardzo obcisła. Jest właśnie w takim zielonym kolorze. To jest jedyna zieleń, która to pasuje do mnie. Oprócz kaki oczywiście, ale kaki dla mnie to jest bardziej brąz niż zieleń. I ona ma właśnie takie paski biało-granatowo-czerwonych. I jest właśnie bardziej obcisła. I taka po prostu właśnie będzie też akurat na taką pogodę, która nie tą, co mamy dzisiaj, bo dzisiaj jest bardzo, bardzo ciepło na zewnątrz, jest bardzo słonecznie, jest w ogóle super pogoda, ale właśnie na takie zimniejsze dni wiosenne, bo po prostu mamy w ostatnim tygodniu było tak, że w porę obiadu, czyli około 1:00 u nas, to było ciepło, a wieczorem o 6, 7 jak się wychodziło właśnie z pracy, to po prostu lało, jak normalnie tutaj robi w sierpniu po prostu, więc zwariowana pogoda, ale to jest po prostu właśnie taki sweter, który będzie dobry właśnie na wieczorne wyjścia i też pasuje do tej spódniczki i w ogóle będzie fajnie, do jeansów nawet dobrze pasuje. Więc super zakup. Ostatnie dwa zakupy to będą raz kamizelka, bardzo długa kamizelka. Myślę, że ją skrócić po prostu tak ciut, ale zobaczymy, taka szara kamizelka. Nie będę w stanie tej nią pokazać, ale jak widzieliście poprzednio, pokażę Wam ją właśnie jak będzie wisiała. Taka szara kamizelka. Ona się w ogóle nie zamyka, po prostu będzie Wam latała na... tak po prostu. Ona ma tutaj kieszenie, jedną otworzyłam, drugą jeszcze nie. I ma takie tutaj otwarcie tutaj z boku. Więc bardzo fajnie, od dawna chciałam takiej kamizelki. Bo myślę, że po prostu na niektórych outfitach to po prostu coś... Brakuje czasami, żeby wyglądać tak trochę inaczej i myślę, że takie coś właśnie w tym pomaga. I ostatni zakup, który mi się marzy i który tak naprawdę to chyba źle kupiłam rozmiar, ale i tak może być, to jest po prostu płaszcz. Płaszcz właśnie taki wiosenny, on jest taki trochę pikowaty w środku. On nie jest taki bardzo ciepły, on jest cieplejszy niż myślałam, ale też dobrze. To jest też, nie będę w stanie Wam pokazać go w całości, ale widzicie go zawieszonego. On ma tutaj pasak i można go właśnie w pasie go zamknąć. On nie ma guzików, ani zamków, nic, nie, ani nic. Dwa kieszenie po prostu i on jest taki bardziej workowaty w kształcie i tak właśnie taki trochę oversized i chyba trochę za bardzo jak dla mnie, ale myślę, że w dobrych obcasach po prostu on to sprawia, że można coś z tym kombinować. Ja za niego zapłaciłam 30 euro, niecałe 30 euro i w normalnie ten nie kosztował 50, więc jak dla mnie to jest super zakup. Dobrze, kochani, to by było na tyle na dziś. Mam nadzieję, że moje zakupy Wam się spodobały. Dajcie znać z kciuką w górę albo tutaj w komentarzach, jeżeli byście chcieli właśnie zobaczyć takiego lookbooka z rzeczami w paski. Ja mam tego bardzo dużo. Jeżeli tak, to na pewno go nakręcę już niedługo. Dajcie znać, co ostatnio kupiliście i czy w ogóle normalnie kupiliście
kupicie w Stradivariusie, online. Ja kupiłam to wszystko online, bo ja tak naprawdę nie mam czasu, żeby iść do sklepów. Jest dla mnie tak najwygodniej. Po prostu dajcie znać, jakie są Wasze ostatnie zakupy. My oczywiście się zobaczymy już w następnym filmie. Ja Was ściskam, całuję i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa! I didn't know you were playing, and I'm just saying, you gotta weigh in, this is not something to die for.